Siemano YouTube, kanał Cizard. Dzisiaj odcinek o rozciąganiu. Pokażę Wam, jak się rozciągam, pokażę Wam, jakie metody stosuję i też zaprezentuję Wam jedną z lepszych według mnie metod, jeśli chodzi o rozciąganie, czyli rozciąganie aktywne. Zachęcam na wstępie do zostawienia łapki i do subskrypcji kanału. Rozciąganie aktywne polega na fizjologicznym odruchu w naszym ciele. Przykładowo, jeśli mam spięty triceps, to jeśli napnę biceps, to ten triceps automatycznie się rozluźni i tak jest z każdą grupą mięśniową w naszym ciele. Ja sobie już od jakiegoś czasu wykorzystuję to w treningach i naprawdę widzę fajne rezultaty. I tak jeszcze dla przykładu, żeby Wam to lepiej zwizualizować, dużo osób boryka się z ustawieniem łopatek ku przodowi w protrakcji. Zazwyczaj mają wtedy przykurczone mięśnie piersiowe mniejsze, mięśnie piersiowe większe, pozycja jest zamknięta i od razu można przypuszczać, że osłabione będą mięśnie z tyłu, mięśnie, które robią przeciwny ruch łopatek. I na tym też polega metoda rozciągania aktywnego, że jeśli mam spięte tutaj, to ja nie tylko biernie rozciągam te mięśnie, ale również wzmacniam mięśnie z tyłu i poprzez napinanie tych mięśni z tyłu drogą nerwową wysyłany jest impuls do tych mięśni spiętych z przodu, aby się rozluźniały. Ja teraz zrobię krótką rozgrzewkę i pokażę Wam, jak ja się rozciągam. Pokażę Wam parę ćwiczeń i technik i mam nadzieję, że się zainspirujecie. Barki zazwyczaj rozciągam pod stanie na rękach, czyli ruch pełnego zgięcia. Nagrałem o tym poradnik, możecie odczaić, polecam. Zaczynam od ćwiczenia przy ścianie, opieram się i schodzę sobie klatką na dół, brzuch mam spięty, robię lekkie ruchy pulsowane. Następnie przechodzę do rozciągania statycznego, robię maksymalny holo, czyli spinam brzuch, łopatki do przodu i lecę hop. Trzymam taką pozycję 30 sekund do minuty. I teraz jeśli mamy słabo rozciągnięte barki, to możliwe jest, że nie tylko mamy pospinane mięśnie piersiowe, najszerszy grzbietu, triceps, ale również mamy spięte mięśnie, które są odpowiedzialne za właśnie ten ruch, czyli mięsień czworoboczny, część dolna, mięsień zębaty przedni. I ćwiczenie aktywnego rozciągania, które ja wykonuję na tą partię, polega na tym, że leżę sobie na brzuchu, napinam brzuch, żeby zniwelować ryzyko kompensacji i unoszę ręce do góry. Robię to w powtórzeniach, ale zazwyczaj w przytrzymaniach. Kilka sekund puszczam, kilka sekund puszczam. Mięśnie, które się napinają, zmuszają mięśnie spięte do tego, żeby się rozluźniały i na tym właśnie to polega. Już przestałem, ale jakiś czas temu jeszcze sobie stosowałem neuromobilizację nerwu pośrodkowego. Przy ścianie rotuję maksymalnie na zewnątrz dłoń, łopatka w dół i otwieram się z klatką piersiową. Głowę jeszcze mogę dać w bok. Naprawdę fajnie ciągnie cała kończyna górna od palców aż po bark. Jeśli spędzacie dużo czasu przed komputerem, to polecam tego typu rozciąganie. Zapalę światło, bo ciemno. Teraz sobie przejdę do rozciągania kończyn dolnych i zaczynam od przywodzicieli. Pierwsze ćwiczenie, jakie wykonuję, to takie ćwiczenie. I tutaj staram się nie garbić, lordozę trzymać w miarę neutralnie. Jest ciężko. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, to chyba najbardziej opornie mi idzie. Bardzo wolno czuję progres w tym, żeby kolana się opuszczały. Nie wiem, czy to z powodu budowy mojej miednicy, czy po prostu jestem słaby. I teraz aktywne rozciąganie. Teraz ja sobie dociskam rękami nogi, tak żeby szły w dół, ale od czasu do czasu oprę się o ścianę i pomyślę o tym, żeby napiąć pośladki i siłą mięśni samemu spróbować te kolana przyciągać do podłogi. Znowu mięśnie się tutaj napinają, więc te muszą chcieć się rozluźnić. Tą pozycję to trzymam sobie nawet do 5 minut i tutaj, tak jak Wam pokazuję, bawię się w niej, albo właśnie napinam mięśnie, albo próbuję rozepchać te nogi, albo jeszcze inaczej wykorzystuję poizometryczną relaksację mięśni, czyli coś na zasadzie, że będę chciał zwężać kolana i napierać na moje ręce w tą stronę. Kilka sekund przytrzymania, luzuję, rozluźniam się maksymalnie i
staram się pogłębić jeszcze bardziej zakres ruchu. Poizometryczna relaksacja mięśni też bardzo polecam. Fajnie wchodzi. Ok, kolejne ćwiczenie. Ustawiam się w taką żabę. Kolana jak najszerzej. I próbuję zejść sobie biodrami jak najniżej. Wow. Tym też potrafię dosyć długo posiedzieć. Znowu bawię się w te różne techniki. I co? Siedzę, odpoczywam, myślę o życiu. Czasami ciężko się skupić, bo boli. Pamiętajcie też, żeby nie rozciągać się na chama. Nie tak, żebyście czuli straszny ból. To ma być ból na zasadzie 3 na 10, 4 na 10. Tak, żeby wasze ciało przyzwyczajało się do tego zakresu ruchu. Jeśli będzie was bardzo boleć, to nie rozluźnijcie się, tylko przeciwnie, jeszcze bardziej się zepniecie i nic wam to rozciąganie nie da. Tym bardziej, że znowu nauka, znowu fizjologia. Z niczym tu nie trzeba się kłócić. Jest tak, że jeśli rozciągamy dany mięsień, to on odruchowo będzie chciał się skurczać, bo jest to dla niego szok. Dzisiaj już tylko porozciągam sobie zginacze bioder, ponieważ wczoraj robiłem mocny trening i również też się rozciągałem, dlatego chcę dzisiaj sobie tak bardziej na luzie to wszystko zrobić. I bardzo ważne ćwiczenie na rozciąganie zginaczy bioder, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie większość z nas siedzi na tyłku po prostu i te zginacze są poprzykurczane. To ćwiczenie na kolanie z piszczelem przy ścianie, wzdłuż ściany. Polecam sobie coś podłożyć miękkiego pod kolano, bo przy dłuższym przytrzymaniu zaczyna właśnie boleć te kolano. No i co? Ciągnie bardzo mocno przód uda. I w tym ćwiczeniu aktywne rozciąganie polega na tym, że będziemy napinali pośladek nogi rozciąganej z tyłu i podwijali miednicę do tyłu pochylenia. Czyli napinam. Napinam i trzymam, nie? I ciągnię. Taką pozycję przytrzymuję minutę do dwóch minut. W trzech, czterech seriach, oczywiście na każdą nogę. Kolejne ćwiczenie to zwykły klęk jednonóż, w ten sposób. Znowu podwijam miednicę, napinam pośladek z tyłu i staram się wyjść do przodu miednicą. No i dobra, zrobiłem sobie dzisiaj trochę barki, trochę przywodziciele, trochę zginacze bioder. Pokazałem wam parę ćwiczeń i mam nadzieję, że wychwyciliście parę fajnych tipów, jeśli chodzi o rozciąganie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu materiałach. Tyle ode mnie. Siemka, pozdrawiam.